Nieznana historia świata, Łukasz Kulak, witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejsze nagranie dotyczyć będzie Wielkiej Piramidy z Gizy, a zatem realizuję tą obietnicę, do której zobowiązałem się już jakiś czas temu i dzisiaj przychodzi czas na właśnie Wielką Piramidę z Egiptu. Dlaczego jest to tak fascynująca budowla? Ja powiem szczerze, miałem problem przygotowując się do tej audycji, dlatego że nie do końca wiedziałem, pod jakim kątem tą Wielką Piramidę przedstawić. Natomiast doszedłem do wniosku, koniec końców, że trzeba powiedzieć o najważniejszych rzeczach i ukazać tą Wielką Piramidę jako coś, co tak naprawdę nie pasuje zupełnie do kontekstu, w jakim ujmują tą Wielką Piramidę po prostu egiptolodzy, naukowcy, którzy się zajmują profesjonalnie dziejami starożytnego Egiptu. Po pierwsze, trzeba powiedzieć sobie jasno, że do budowy Wielkiej Piramidy nie wystarczyły prymitywne, starożytne techniki, jakimi dysponowali Egipcjanie, ale potrzebna była naprawdę poważna, wyrafinowana technologia, którą nawet okazuje się, że my w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, nie dysponujemy. Po drugie, jeżeli mówimy o Wielkiej Piramidzie, to musimy powiedzieć o tym, że ci, którzy ją wznosili, musieli mieć ogromne, niewiarygodną wręcz wiedzę na temat natury rzeczywistości. I po trzecie, no jeżeli mieli wiedzę, to ta piramida nie była budowana po to, aby stanowiła grobowiec dla faraona. Jest to kompletnie mylna teoria i ja postaram się dowieść tego, że piramida była wykorzystywana w zupełnie innych celach. I na końcu, kiedy już zakończę tę audycję, to dopiero wtedy zobaczycie, uświadomicie sobie, że Wielka Piramida z Gizy to jest budowla, która tak naprawdę, gdyby spojrzeć na to otwartym umysłem, to wykracza poza nawet ten świat, powiedzmy, pod względem technicznym, naukowym, który dzisiaj obowiązuje. Jest to budowla z przyszłości, można by powiedzieć, chociaż powstała tysiące lat temu. To tyle tytułem wstępu, natomiast zanim zaczniemy te wielkie rozważania o Wielkiej Piramidzie, to trzeba przytoczyć oczywiście te podstawowe fakty, krótką historię. Oficjalnie zakłada się, że Wielka Piramida powstała jakieś 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, za czasów panowania faraona Cheopsa. Jest to według mnie przynajmniej kompletnie mylna teoria, nie poparta tak naprawdę żadnymi dowodami. Do Wielkiej Piramidzie nie ma dowodów na to, że Cheops był budowniczym piramidy, nie ma tekstów, które na to wskazują. Zdecydowanie bardziej wiarygodna teoria, którą nakreślił między innymi polski archeolog, geolog dr Franz Zalewski, która zakłada, że Wielka Piramida powstała jakieś 10,5 tysiąca lat przed naszą erą. Jest to budowla popotopowa, która powstała już po ustaniu kataklizmu, który wydarzył się na naszej planecie około 13 tysięcy lat temu. Ja nagrałem na ten temat audycję, więc odsyłam do niej. Link będzie w opisie pod tą audycją. Natomiast jeżeli chodzi o te dane podstawowe, które dotyczą Wielkiej Piramidy, to jest to najdoskonalsza piramida, jaka kiedykolwiek została wzniesiona w Egipcie przynajmniej, dlatego że po pierwsze jej wysokość to 146 metrów, długość boków u podstawy to 230 metrów, całkowita objętość z podstawą szacuje się na 2 655 867 metrów sześciennych, więc potężna konstrukcja, naprawdę niewiarygodnie olbrzymia budowla. I co ciekawe, Wielka Piramida postawiona została na sztucznie wyrównanym terenie i uwaga, różnice poziomu, bo to zmierzono, wynoszą do 2 cm. No, precyzja naprawdę niesamowita. Boki kwadratowej podstawy ustawione są względem stron świata z dokładnością 4 minut kątowych. Natomiast jeżeli chodzi o te elementy konstrukcyjne, to kamienne bloki zapienia ważące około 2,5 tony zostały ustawione z
no, z dużą precyzją. Największe bloki wapienne dochodzą do 15 ton. Cała budowla składa się z około 2 300 000 kamiennych bloków i, jak wspomniałem, masa tej piramidy, nie wspomniałem o tym, że masa tej piramidy to 6 milionów ton. Także coś takiego powstało dawno, dawno temu, w czasach, kiedy ludzie niby nie dysponowali żadną technologią, tak jak my dzisiaj na przykład, chociażby. Natomiast do budowy, co ciekawe, bo mówię o cały czas piramidzie Cheopsa, wielkiej piramidzie od zewnątrz, ale wewnątrz przecież do budowy komór użyto granitowych bloków ważących nawet do 80 ton, które pochodziły z Asuanu, który oddalony jest od Gizy o jakieś 800 km, nawet nieco więcej. I te, słuchajcie, ogromne granitowe bloki zostały tam przeniesione do Gizy, to jest raz, a dwa, zostały umieszczone na znacznej wysokości, nawet do 70 metrów. Więc jak to zostało zrobione, słuchajcie, jest to do dzisiejszego dnia wielką tajemnicą. Piramida była pierwotnie pokryta taką licówką zgładzonego wapienia. Co ciekawe, ta licówka w jakimś sensie została zachowana, natomiast ona jest bardzo zerodowana, trzeba się dobrze przyjrzeć, aby ją zaobserwować, natomiast nie ulega wątpliwościom, że ona istnieje wciąż. Pierwotna wysokość budowli wynosiła 146 metrów 59 centymetrów. Współcześnie, ponieważ utraciła piramidion w wyniku też erozji, liczy 138 metrów i 75 centymetrów. To tyle, jeżeli chodzi o te dane takie suche, jakby to powiedzieć, konstrukcyjne. Jeszcze też warto wspomnieć, że ściany piramidy są ustawione pod kątem 51 stopni i 51 minut, co wymagało ogromnej wiedzy architektonicznej, ponieważ, jak wynika z obserwacji, z badań piramid w Egipcie, żadnemu faraonowi nie udało się skonstruować budowli właśnie pod takim kątem nachylenia ścian. Nawet dzisiaj byłoby to bardzo trudne. Ja nie zapomnę próby budowy podobnej piramidy na wzór Wielkiej Piramidy z Gizy. Podjęli się tego projektu japońscy naukowcy i, słuchajcie, ten projekt zakończył się kompletnym fiaskiem. Ostatecznie Japończycy chcieli wykorzystać jakieś dźwigi, jakąś technologię i na to już rząd egipski nie przystał, wygonił Japończyków do domu. Jak już mówiłem, cały projekt zakończył się kompletną klapą, także widać ewidentnie, że ta budowla przekracza wyobraźnię, nawet moim zdaniem, tych naukowców, którzy teoretycznie wiedzą, w jaki sposób to wszystko mogło powstać i w jaki sposób można to dzisiaj odzwierciedlić, odbudować od nowa. I bardzo ciekawie na temat Wielkiej Piramidy pisali w Strażniku Tajemnic Buval i Graham Hancock. Zacytuję ich słowa. Największy możliwy kąt nachylenia rampy, po której mogliby wciągać ciężki ładunek, oczywiście Egipcjanie, wynosi 10 stopni. W przypadku Wielkiej Piramidy, której pierwotna wysokość wynosiła około 146 metrów, rampa musiała mieć prawie 1,5 km długości i objętość trzykrotnie większą od samej piramidy. Czyli, jak wynika z badań inżynierów, bo Buval był przecież inżynierem, a wciąż jest, to przygotowania do budowy Wielkiej Piramidy były bardzo również skomplikowane, musiały być bardzo skomplikowane i tak naprawdę czas, w jakim ta budowla powstała, no to jest dosyć, to są naprawdę dosyć karkołomne założenia, ale o tym niebawem. Francuski inżynier Jean Carizel, analizując sposób transportowania ponad 70-tonowych bloków z ciemnoczerwonego granitu potrzebnych do konstrukcji sklepienia komory króla, obliczył, że podobne wyzwanie z wielkim trudem spełniłyby 600-osobowe zespoły ludzi, a do powstania dolnej świątyni i liczba osób wynosiłaby 1800 uczestników. Jednak zważywszy na fakt, że bloki mierzyły
9 na 3 metry lub 3,5 metra, a przestrzeń manewrowa była niewielka, to założenia są czysto teoretyczne i znów Robert Buval. Zakładając, że dla jednego rzędu ludzi potrzeba około metra wolnej przestrzeni w poziomie, jeden rząd ciągnących nie mógł składać się z więcej niż 50 osób. Także widać, że jakiekolwiek tutaj próby wytłumaczenia w taki konwencjonalny sposób, w jaki sposób mogła powstać Wielka Piramida, po prostu tutaj spełzają na niczym. I no, tak jak mówiłem przed chwilą, że 70-tonowe bloki granitu były wciągane na wysokość 50 metrów, nawet wyżej, to słuchajcie, no teoretycy zmagali się z zagadnieniem podniesienia kamieni ważących poniżej 2 ton na wysokość 2 metrów. Więc to jest dopiero, słuchajcie, problem. No, bo my tutaj mówimy o tym, że Wielka Piramida mogła powstać siłą ludzkich rąk, ale my dzisiaj tak naprawdę nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z transportem tego typu ciężkich bloków kamiennych, więc a teoretycznie Egipcjanie to potrafili. W jaki sposób? Tego nikt nie wie. Jeżeli chodzi o budowę Wielkiej Piramidy, to zakłada się, że budowano ją przez 20 lat, ale czy tego typu wyliczenia w ogóle mają sens? Kiedyś odwoływałem się do tych obliczeń, ale przytoczę je raz jeszcze. Czy przy sposobach obróbki kamienia, czy przy sposobach transportu tych ciężkich bloków można było wykonać Wielką Piramidę w 20 lat? Moim zdaniem w ogóle nie, bo wystarczy dokonać kilku prostych obliczeń, chociażby dzieląc 2,5 miliona kamiennych obrobionych bloków przez całkowity czas wznoszenia piramidy, czyli przez 20, i wtedy otrzymamy 125 tysięcy bloków, które były układane rocznie. Wiadomo, że Egipcjanie nie pracowali 360 dni, bo tyle dni liczył rok dla Egipcjan. Powiedzmy, że mieli święta, tak? No więc załóżmy, że praca pochłaniała im 300 dni w każdym roku, więc wychodzi z około 417 kamiennych bloków wytwarzanych jednego dnia, dzieląc 125 tysięcy na 300. Więc no, powiedzmy, że robotnicy pracowali 12 godzin na dobę i przy takim założeniu musieli stawiać 34 bloki na godzinę, co jest naprawdę dużym wyczynem. Ale jeszcze bardziej kuriozalne wydaje się, że pojedynczy blok musiano ustawiać według danych, którymi dysponujemy, co około 2 minuty. To w ogóle jest już a wykonalne, no nie czarujmy się, powiedzmy sobie, jak to jest w rzeczywistości. A przypomnę, że te obliczenia, no po pierwsze, nie zawierają czasu potrzebnego na obróbkę tych bloków i po drugie, nie zawierają czasu, który był niewątpliwie potrzebny na ich transport, więc są to problemy do dzisiejszego dnia, które są nierozwiązane. Jak mówiłem, nawet bloki granitowe wciągano na wysokość 100 metrów, więc no jest to naprawdę budowla, jest to ewenement w świecie starożytnym, że tyle niesamowitych cech, czynników po prostu wpływa na to, że ta Wielka Piramida powstała. Jest to naprawdę coś niezwykłego i to jest raz. Natomiast Arnold Mostowicz, świętej pamięci Arnold Mostowicz, badacz cywilizacji starożytnych, między innymi napisał w swojej książce tak: gdyby przyjąć założenia archeologów wyłożone w cytowanych fragmentach wypowiedzi Iwińskiego czy Kozińskiego, budowa Wielkiej Piramidy miałaby wyglądać mniej więcej tak. Egipcjanie czasów Cheopsa, nie znając żadnej technologii, obchodzą się bez niej, nie znając koła, pracując ręcznie i przy pomocy super prymitywnych narzędzi wznieśli Wielką Piramidę, wyprzedzając o ładnych parę tysięcy lat rozwój cywilizacji. Tak to wygląda w rzeczywistości. Mostowicz pisał swoje książki dawno temu, ale to, co przed chwilą, ten cytat, który przytoczyłem, jest cały czas obowiązujący. Tutaj się nic nie zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o te dane, powiedzmy, pomiarowe, statystyczne. Natomiast dodatkowo dochodzi
Dochodzą inne czynniki, które czynią z Wielkiej Piramidy budowlę jeszcze bardziej niezwykłą. Otóż dowiedziono, że Wielka Piramida położona jest w centrum Ziemi, mniej niż pół minuty od szerokości 30 stopnia. Jest to bardzo istotne. O tym za chwilę. Co więcej, kąty piramidy, Wielkiej Piramidy dzielą deltę Nilu na dwie połowy i jeszcze co bardziej szokujące, to to, że południk przechodzący przez środek piramidy dzieli na równe części rozkład lądów na naszej planecie. Czyli po pierwsze, nasi przodkowie, ci, którzy byli odpowiedzialni za wzniesienie między innymi tej budowli, o której teraz mówię, musieli wiedzieć, że Ziemia jest kulą, musieli znać kształt Ziemi, musieli dysponować bardzo wyrafinowanymi przyrządami mierniczymi, którymi nie mogły dysponować prymitywne ludy, które rzekomo odpowiadały za powstanie cywilizacji starożytnego Egiptu. I ciekawe jest również to, że gdyby Wielka Piramida leżała dokładnie na przecięciu 30 równoleżnika i 30 południka, to grunt, który znajduje się w tym miejscu, nigdy nie utrzymałby ciężaru budowli. Czyli jest to wiedza geologiczna, wiedza inżynieryjna, architektoniczna, astronomiczna również. To jest coś niesamowitego, geograficzna. Jest to coś niesamowitego, jak dużo ludzie, którzy byli odpowiedzialni, nie wiem czy ludzie, ale ta cywilizacja, która członkowie tej cywilizacji, którzy wznieśli Wielką Piramidę, musieli mieć naprawdę bardzo dużą wiedzę na temat w ogóle świata, w jakim żyli, w jakim my żyjemy też dzisiaj. Więc jest to naprawdę niesamowite. Co więcej, wysokość Wielkiej Piramidy, gdyby ją pomnożyć przez miliard, to otrzymalibyśmy średnią odległość Ziemi od Słońca. Z kolei masa sarkofagu, który jest zawsze pozostawał pusty, który znajduje się w komorze króla, gdyby pomnożyć tą masę tego sarkofagu razy biliard, czyli 10 do potęgi 15, to dałoby liczbę oznaczającą masę Ziemi. Co więcej, w Wielkiej Piramidzie zawarto liczbę długości trwania roku z dokładnością do 800 sekundy. W Wielkiej Piramidzie, co ciekawe też, zakodowane są liczby fi i liczba pi, czyli liczba fi, czyli oznaczająca złoty podział, złotą proporcję. Czyli jak możemy w ogóle to wszystko czytać? Jeżeli mamy, słuchajcie, przypadek, że budowla została zbudowana w taki sposób, aby odzwierciedlać, jakby zawierać w sobie dane dotyczące poszczególnych wymiarów Ziemi, aby zawierać liczby, które charakteryzują cykle naszej planety. Dodatkowo, tak jak mówiłem, zakodowane są też liczby pi i fi, co ma również wpływ, bo to nie chodzi tylko o to, że powiedzmy jakieś konkretne wymiary dają liczbę fi czy pi, co tu chodzi o to, że według mnie przynajmniej ci, którzy wznosili Wielką Piramidę, chcieli wywrzeć wpływ na geometrię przestrzenną. I jest to bardzo ciekawe, dlatego że to okazuje się, że jeżeli tak było, to w Wielkiej Piramidzie mogły zachodzić procesy czy różne zjawiska grawitacyjne, o których nic nie wiemy. Grawitacja jest bardzo mało znaną jakby siłą we wszechświecie, ale daje ona, jak się okazuje, bardzo ogromne możliwości. I teraz przytoczę wam badania na temat Wielkiej Piramidy, które potwierdzają to, o czym mówię teraz, czyli chodzi o to, że Wielka Piramida to była budowla, która miała do spełnienia konkretną funkcję, która była jakby maszynerią. I teraz przytoczę wywiad, który opublikował w swojej książce bardzo wiele lat temu, świętej pamięci, już wspomniany przeze mnie Arnold Mostowicz, w swojej książce Zagadka Wielkiej Piramidy. Jest to wywiad z
naukowcem, profesorem Jerzym Mazurczakiem, który badał piramidy, badał ich wpływ na materię. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że ten Jerzy Mazurczak, słuchajcie, to był profesor, doktor habilitowany, była to bardzo zasłużona postać i tutaj nie mam mowy o żadnych manipulacjach czy jakichś badaniach z kosmosu. Więc uwaga. Pierwsze pytanie. Zaczęło się to od weterynarii, a skończyło na badaniach z piramidami. Jak do tego doszło? I odpowiada Jerzy Mazurczak. Od lat poszukiwałem rozwiązań w dziedzinie procesów nowotworowych. W związku z tym trafiali do mnie różni ludzie. Między innymi dzięki koleżance mikrobiolog, która pracowała wraz ze mną, poznałem ludzi z ośrodka badawczo-rozwojowego aparatury mleczarskiej, zajmujących się badaniami nad Krzyżem Egipskim. Jak pan zapewne wie, na skutek między innego wadliwego żywienia, mleko naszych krów jest silnie zanieczyszczone drobnoustrojami. Tymczasem takie mleko nie nadaje się do produkcji wysokogatunkowych serów i innych przetworów. Nie mogąc sobie z tym poradzić znanymi metodami, inżynier Baliński z zamiewania Radia Seta wraz ze współpracownikami podjął ten problem w sposób zupełnie niekonwencjonalny. Wstawił butelkę mleka w figurę w kształcie krzyża egipskiego, wykonaną z zagiętej blachy aluminiowej w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Zbadali mleko. Okazało się, że zawiera znacznie mniej bakterii. Tylko dlaczego? Zwykłe urządzenia kontrolno-pomiarowe niczego nie wykazywały. Przyszli więc z tym do mnie, ponieważ dowiedzieli się, że mam aparaturę umożliwiającą badanie różnych zjawisk metodą chemoluminescencji. Istnieją wypróbowane metody badania emisji fotonów zarówno z obiektów biologicznych, jak i substancji chemicznych, reagujących silnie na oddziaływania energetyczne. Aparatura, którą dysponuję, pozwala na rejestrację i analizę natężenia tej emisji i jej rozkładu. Aptekarz operuje dwoma zerami po przecinku. Chemoluminescencja natomiast pozwala na uchwycenie zjawiska w zakresie 18 zer po przecinku. To już jest czysta fizyka submolekularna. Podszedłem do tego z ogromnym sceptycyzmem i niewiarą. Kawałek blachy w kształcie krzyża egipskiego. Graniczyło to dla mnie z magią. Kiedy przyniesiono go po raz pierwszy do mojej pracowni, wszyscy zaczęli wypytywać, a gdzie te gałki, które należy przekręcać, aby zaczęło to działać. Gałki? Nie ma żadnych gałek. Zatem jak to ma działać? Pan już do reszty zwariował, powiedzieli mi wówczas. Pamiętam jak dziś ten moment. Stawiam na stole próbówkę z glonochlerą vulgaris, ustawiam aparaturę i w pewnym momencie łapię się za głowę. Jeśli ja zaczynam brać na serio takie czary, to już na pewno ze mną niedobrze i oni mają rację. Wyrzuciłem wszystkich z pracowni, żeby mi się nie plątali i sprawdzam, zapisują, patrzą, co się dzieje. Proszę sobie wyobrazić, po jakimś czasie roślinki zaczynają mi rosnąć w postaci fal. I to jak rosnąć? Kiedy przekonałem się, że zwykła figura z blachy wpływa na rozwój roślin, poczułem się w pełni wyzwolony. A jednak miałem rację. Wiem, jak się czuł Kolumb, kiedy ujrzał ląd. Rozpocząłem badania wspólnie z Obramem. Nie tylko piramidki, znaki runiczne, chiński, yin-yang i wiele innych. Postanowiłem wypróbować oddziaływanie znaków i figur, którym historyczne i całkiem współczesne przekazy przypisują niezwykłe właściwości. Szczególnie zainteresowałem się bryłami wzorowanymi na piramidzie Cheopsa. Wybrałem się na moje poletko, ustawiłem piramidki i posiałem wokół nich pszenicę, rzepak, posadziłem ziemniaki i co mi tam jeszcze w ręce wpadło. Przesiedziałem w tym moim laboratorium pod chmurką całe lato, liczyłem dosłownie każdy kłos, zapis poszedł na komputer. W zależności od tego, z której strony świata posiałem swoje roślinki, wyniki były wariacko dobre, przeciętne albo ujemne. Rośliny zasiane na wschodzie, w układzie wschód-zachód nie wykazały żadnych różnic w stosunku do kontrolnych. Od strony południowej rzepaku nie było prawie wcale, natomiast od strony północnej plony były przepiękne. Pszenica i żyto w ustawieniu północnym też były lepsze niż kontrolne. Aktualnie skoncentrowają się na próbach w układzie północ-południe. Dziwne rzeczy się dzieją. Piramidki z blach aluminiowych na drewnianym szkielecie mają gdzieś około 2-3 metrów wysokości i są wiernym odwzorowaniem proporcji piramidy Cheopsa w skali 1:100. Zauważalne zmiany można było obserwować w promieniu 20-30 metrów.
Wynik negatywny nie oznacza wcale niepowodzenia. Liczy się sam fakt, że to działa, że określone struktury geometryczne wpływają w sposób widoczny na wegetację roślin. A to stwierdziłem z całą pewnością. Obecnie trzeba dociec, jak to działa. Nie ma żadnej hipotezy, która określiłaby prawidłowości tym rządzące. Wprawdzie po przeprowadzonych doświadczeniach mam pewne przypuszczenia w tych sprawach, ciągle jednak skazani jesteśmy na empirię. Nie znamy jeszcze teoretycznych, opisanych językiem matematyczno-fizycznym podstaw tych zjawisk. Jadąc od Zamościa do Warszawy, widziały na polach piramidki. Tak, te kopce to sprawa do natychmiastowego wykorzystania. Nie potrzeba tu żadna filozofia. Może to zrobić każdy rolnik, wystarczy mu to tylko pokazać. Sam wykonywałem je własnymi rękami. Mam nawet pewne przypuszczenia, dlaczego właśnie hopsowski garniastos wykazuje aż takie własności konserwacyjne. Wiąże się to prawdopodobnie z zahamowaniem aktywności enzymów, w wyniku czego produkty roślinne wolniej się psują. Podejrzewam zresztą, że dla uzyskania tego efektu niekoniecznie trzeba je umieszczać wewnątrz piramidy. Całkiem możliwe, że w odpowiednich punktach na zewnątrz rezultaty byłyby jeszcze lepsze. Co ciekawe, wewnątrz egipskich piramid archeolodzy natrafili na szczątki zmumifikowanych drobnych zwierząt. Czy miałoby to oznaczać, że struktury te mogą oddziaływać na organizmy nieroślinne? Stare przekazy mówią o długowieczności faraonów. A co pan powie na to? Pory i salery podlewane wodą poddaną oddziaływaniu krzyża egipskiego, a to było w marcu ubiegłego roku, przez całe lato zachowywały swój stan. Ani rosły, ani marniały. W maju miały już ponad rok, a one nadal mają młodzieńczy wygląd. Dlaczego by zatem w swoim czasie i Egipcjanie nie mieli korzystać z takiej na przykład wody życia? Wynikałoby z tego, że w zależności od lokalizacji obiektu roślinnego bądź zwierzęcego w stosunku do określonej struktury geometrycznej możemy mieć diametralnie różne zjawiska. W jednym następuje pobudzenie, w innym zahamowanie ich aktywności biologicznej. Tak, nie mówiłem dotychczas o jeszcze jednym zjawisku, o zmianach anatomicznych, na przykład o zmianach w stosunku części zasiennych roślin do korzenia. Weźmy na przykład marchew. W zależności od tego, jakimi figurami oddziaływaliśmy na nią i od tego, w jakim punkcie była posiana, otrzymaliśmy bądź ogromny pięciopalczasty korzeń, bądź duże liście przy nikłym korzeniu. Podobnie było z ziemniakami. Mało tego, okazało się, że różna jest podatność roślin na szkodniki. Badałem odporność właściwą gleby wokół piramid. Różni się ona znacznie od tej, jaka występuje poza tym obszarem. Geometria w różne strony się kręci, więc jak widać, ta piramida, oddziaływanie tej piramidy, wielkiej piramidy, bo to jest ważne, jest w ogóle według mnie niepodważalna. Tego nie da się, temu nie da się w żaden sposób zaprzeczyć. Jeżeli chodzi o tą mumifikację, to znowu chodzi o spostrzeżenia Bowisa, który tam w wielkiej piramidzie przebywał i natknął się na zwierzęta wielkiej piramidzie, które były zmumifikowane i w ogóle nie ulegały rozkładowi. Więc to jest fakt wynikający z obserwacji po prostu. Tak więc wielka piramida po pierwsze wpływa na materię ożywioną, ale też na materię nieożywioną, bo pamiętamy przecież eksperyment czeskiego inżyniera Pawła Drbala, który umieścił żyletkę, która była już, no, mówiąc językiem kolokwialnym, zużyta. I kiedy on ją umieścił w piramidzie na jakiś czas, to ona stała się ponownie gotowa do użytku. I nie chodzi tutaj oczywiście o to, że jakieś cuda się działy, tylko chodzi o to, że te procesy, które mają miejsce w wielkiej piramidzie, one oddziaływują, mają wpływ na strukturę krystaliczną, bo gdyby w takiej maszynce, takiej żletce, przepraszam, nastąpił ubytek stali, to oczywiście tutaj nic by się nie stało, bo po prostu ona byłaby bezużyteczna. Natomiast tutaj chodzi o to, że wielka piramida oddziałuje na atomy, a to już jest zupełnie co innego. I zresztą ten czeski inżynier Paweł Drbal również budował piramidy i opatentował swój wynalazek. On ma numer patentowy 91304, także kolejny fakt, który jakby podważa oficjalną teorię dotyczącą tego, czemu służyły piramidy w ogóle według mnie. Ja tutaj, jak wspomniałem w tym wywiadzie, który przed chwilą cytowałem, że
piramidy, jeżeli nawet są budowane we własnym zakresie, to muszą one mieć wymiary proporcjonalne. Muszą mieć albo takie same wymiary jak Wielka Piramida, albo wymiary proporcjonalne do wymiarów Wielkiej Piramidy. Wtedy to wszystko ma sens, inaczej po prostu nie działa. I również do podobnych wniosków doszedł radziecki fizyk Malinow, nie pamiętam w tej chwili imienia. I co jest jeszcze, słuchajcie, ciekawe, co jesteśmy już na końcówce tak naprawdę, co jest niezwykłego w Wielkiej Piramidzie? Przede wszystkim udowodniono to oficjalnie, żeby była jasność, że opublikowano taki artykuł w Journal of Applied Physics i tam Andrzej Ewliukin, który był jednym z autorów badań, napisał tak: egipskie piramidy od zawsze skupiały na sobie dużo uwagi. My, jako naukowcy, również zainteresowaliśmy się tą budową, dlatego zdecydowaliśmy sprawdzić, czy Wielka Piramida może zachować się jak cząstka rezonująca z falami radiowymi. Ze względu na brak informacji na temat fizycznych właściwości piramidy, musieliśmy skorzystać z kilku wstępnych założeń. Przykładowo uznaliśmy, że w jej wnętrzu nie ma żadnych nieznanych wgłębień, a jej budulcem jest zwyczajny wapień, równomiernie rozłożony wewnątrz i na zewnątrz piramidy. Korzystając z tych założeń, doszliśmy do interesujących rezultatów, które mają istotne i, co ważniejsze, praktyczne implikacje. I tutaj naukowcy opisują ten eksperyment, oni piszą, zaznaczają bardzo wyraźnie, że Wielka Piramida zachowuje się jak pudło rezonansowe, czyli mechanizm, którego głównym zadaniem jest przyciąganie oraz wzmacnianie fali radiowych. Wielokrotne analizy Wielkiej Piramidy dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że Wielka Piramida jest w stanie koncentrować energię elektromagnetyczną wewnątrz swoich ukrytych komnat. I tutaj na tym zdjęciu przedstawiam elektryczne i magnetyczne pole emitowane przez Wielką Piramidę w Gizie, więc no, ja nie wiem, jak to powiedzieć po prostu inaczej, ale Wielka Piramida to jest budowla nie z tego świata. Nie ma możliwości, żeby coś takiego, żeby w ogóle taką wiedzę posiadali jacyś zwykli koczownicy, jacyś ludzie, którzy zamieszkiwali gdzieś tam Saharę, może przebyli skądś indziej, ale jest to coś naprawdę niesamowitego. I na ten temat, słuchajcie, na temat dziwnych zjawisk wokół Wielkiej Piramidy mówił już świętej pamięci pułkownik Ryszard Grundmann, który w latach 80. był oficerem i był taki czas, kiedy polscy piloci szkolili egipskich pilotów w lataniu myśliwcami radzieckimi. I pułkownik Grundmann opisywał właśnie, że kiedy samoloty przelatywały nad piramidami, to na pokładzie tych samolotów rejestrowano bardzo dziwne, odbiegające od normy zachowania przyrządów pokładowych. Więc Wielka Piramida jest wciąż aktywna, wciąż tam się dzieją te różne procesy i no, co zresztą zauważyli sami piloci. Co jeszcze można powiedzieć, słuchajcie, to widać wyraźnie, że Egipcjanie mieli świadomość jakby zupełnie innych oddziaływań czy praw, które rządzą naszym światem, bo nawet jak zobaczymy sobie na to zdjęcie, to prawda, Egipcjanie chodzili w takich charakterystycznych spódniczkach, tak jak tutaj widać, ale są też takie zdjęcia, fotografie, tak jak ta na przykład, że kształt tej spódniczki jest zupełnie taki dziwny, prawda? Nienaturalny. I to według mnie przynajmniej wskazuje na to, że Egipcjanie znali rzeczywistość, w której funkcjonowali oni, w której my też żyjemy, od zupełnie innej strony, że oni znali fizykę naszego świata na znacznie głębszym poziomie, do którego my oficjalnie dzisiaj po prostu nie mamy dostępu. Czasami mnie ludzie pytali, jak to jest z tą budową piramidy. Otóż tak jak to zbadał Franz Zalewski, tam w Wielkiej Piramidzie istnieją takie charakterystyczne trójkąty na każdej ze ścian,
które prawdopodobnie są wejściami do tej piramidy, do tej piramidy, wielkiej piramidy. I prawdopodobnie, słuchajcie, te bloki wapienia, z którego ta piramida jest zbudowana, one nie są naturalne, dlatego że badania Franca Zalewskiego wykazały, że to są, że to jest geopolimer. A cóż to jest ten geopolimer? To jest taka skała, znaczy skała, no tak to nazwijmy, że jest to skała, która powstaje z syntezy krzemu, aluminium, czyli jest to sztucznie stworzony obiekt, struktura, która powstaje po prostu z połączenia, pozyskiwania w sposób geologiczny z minerałów. Francuscy naukowcy udowodnili, że geopolimery stosowano na bardzo dużą skalę podczas budowy kanałów oraz zbiorników wodnych właśnie w Egipcie. I prawdopodobnie było tak, że Egipcjanie dysponowali technologią, która umożliwiała wykonywanie tych ogromnych bloków wapiennych na miejscu. Niepotrzebny był żaden transport. Zresztą nawet Flinders Petrie, o którym niejednokrotnie wspominałem, on zaznaczył bardzo, bardzo wyraźnie, że w żadnym kamieniołomie nieopodal Gizy, w pobliżu Gizy, nie było na tyle materiału, by zbudować którąkolwiek z piramid. I on to mówił. Mówił otwarcie, normalnie, ale nikt go nie słuchał. Co więcej, jeżeli chodzi o skanowanie piramid, był taki projekt Scan Pyramids, bardzo głośno było o nim kilka lat temu i słuchajcie, taka wielka sensacja niby, natomiast skanu piramidy próbowano dokonać w latach 68-69 i tym człowiekiem, który te badania przeprowadził, to był Luis Alvarez. I co ciekawe, te badania po prostu się nie udały. Ten projekt, o którym ja teraz mówię, który niedawno się zakończył, on tak naprawdę nie dowiódł niczego wielkiego, bo stwierdzono, że prawdopodobnie w Wielkiej Piramidzie, tam w okolicach Komory Króla, znajduje się wolna przestrzeń. Prawdopodobnie. I nic więcej. Natomiast badania znowu wykonane przez Franca Zalewskiego wykazały to, że do budowy Wielkiej Piramidy używano żelaza tytanowego, a jak wiadomo, tego się po prostu materiału nie da prześwietlić. Więc Wielka Piramida to jest budowla, która została zbudowana nie po to, żeby byle kto, byle czym odkrył jej sekrety, tylko musi przyjść czas, musimy dorosnąć do tego, tak mi się przynajmniej wydaje, aby odkryć sekrety i przeznaczenie Wielkiej Piramidy, w ogóle wydaje mi się piramid. Co więcej, to co w swoich wykładach mówi Franc Zalewski, to jest to, że na przykład w Komorze Króla bloki są ustawione, ale bez zapraw. Są takie miejsca, gdzie nie wykorzystywano po prostu zaprawy. I co to może oznaczać? No, jak ktoś pomyśli, to oczywistym zdaje się, że to są ukryte przejścia do dalszych pomieszczeń w Wielkiej Piramidzie. Więc odkrywanie zagadek, słuchajcie, jest przed nami dopiero. Historia ludzkości zostanie ujawniona, ale to nie stanie się dzisiaj, jutro, czy za dwa lata. Tylko to stanie się wtedy, kiedy po prostu do tego dorośniemy i zrozumiemy, że historia była zupełnie inna. Może niekiedy zrozumiemy, ale kiedy dopuścimy do siebie taką możliwość, kiedy ludzkość, kiedy ludzie zaczną wątpić, dlatego że kiedy powstaje zwątpienie, to pojawia się wiedza, pojawia się poszukiwanie. Więc ja bardzo dziękuję już za uwagę. Mam nadzieję, że ta audycja Wam się spodobała i do usłyszenia już w następnej audycji. Cześć!